Jesteśmy w stołecznym ośrodku dla osób nietrzeźwych przy ulicy Korskiej 2/4 w dziale przerywania ciągów alkoholowych. Trafiają do nas pacjenci na przerwanie ciągu alkoholowego, którzy są pod wpływem alkoholu. Trafiają tutaj dobrowolnie, muszą podpisać, że wyrażają chęć na dobrowolne przerwanie ciągu alkoholowego. Albo trafiają sami, albo są przywożeni przez rodziny. Jesteśmy w gabinecie zabiegowym działu przerwania ciągów alkoholowych. Tutaj odbywają się przyjęcia pacjentów do działu przerwania ciągów alkoholowych. Odbywa się kwalifikacja, która jest dokonywana przez lekarza. Zakładana jest cała dokumentacja lekarska. Oznaczane są parametry typu cukier, ciśnienie krwi. Pacjent do nas może się zgłosić przez całą dobę. Leczenie to wygląda na tym, że pacjent zostaje do nas przyjęty, może być na jedną dobę, może być na dwie doby, może być na trzy doby, w zależności od tego, ile czasu trwał u pacjenta ciąg alkoholowy. Leczenie polega na farmakologicznym odtruciu organizmu z toksyn alkoholowych. Pacjenci w ciągu pobytu w dziale przerywania ciągów alkoholowych mają podłączane płyny dożylne. Jest to sól fizjologiczna, jest to glukoza, jest to płyn wieloelektrolitowy. Są podawane leki uzupełnione niedobory jonowe typu magnez, typu potas i leki uspokajające. Wszystkie leki są ordynowane na zlecenie lekarza dyżurnego. W ciągu pobytu pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę lekarską, opiekę pielęgniarską oraz do godziny 19 opiekę terapeutyczną. Nie przyjmujemy pacjentów, którzy mają w wywiadzie padaczkę alkoholową, nie przyjmujemy pacjentów, którzy mają choroby współistniejące, takie jak na przykład nieleczona cukrzyca, takie jak w wywiadzie majaczenie alkoholowe, takie jak pacjent po zawale serca, pacjent po udarze mózgu. W dziale przerwania ciągów alkoholowych pracują terapeuci uzależnień. Pacjenci, którzy przebywają w dziale przerwania ciągów alkoholowych, są motywowani do podjęcia terapii w placówkach lecznictwa zamkniętego bądź otwartego, odwykowego. Jeżeli taka sytuacja, jeżeli pacjent nie jest jeszcze zmotywowany na tyle, oferujemy pacjentom u nas bezpłatnie grupy wsparcia. Są to grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i tak samo są to grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, czyli oferta jest skierowana też do rodzin. W styczniu było 19 osób w ciągu miesiąca przyjętych. Jedne osoby były przyjęte na 3 doby, jedne osoby na 2 doby, a w 2015 roku było ogółem 206 osób przyjętych. Pobyt w dziale przerwania ciągów kosztuje 330 zł za dobę.